Pod nieobecność na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrza Okrasy na pytania radnych odpowiadała tym razem jego zastępczyni Joanna Skotnicka-Fiuk, a pytań było całkiem sporo. Już na samym początku obrad powróciła sprawa budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Tym razem w kontekście braku dużego zewnętrznego dofinansowania na jej budowę. Nie udało się bowiem władzom miasta pozyskać 22-milionowej dotacji na tę inwestycję z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Jej wartość oszacowano we wniosku na 44 miliony. A dotacja z rządowego programu miała wynieść połowę tej kwoty. Wniosek złożony przez Urząd Miejski w Wieluniu został umieszczony jedynie na tzw. liście rezerwowej. Dyskusję w sprawie rozpoczął radny Walczybok. Radny Robert Kaja w czasie ostatniej sesji oraz na ostatniej komisji budżetowej wątpliwość poddawał sens składania wniosku, twierdząc, że wysokość środków na realizację zadania wynosi tylko 150 milionów złotych. Mówił również, że tylko duże ośrodki mają szansę na pozyskanie dofinansowania. Nasz wniosek znalazł się na liście rezerwowej, co potwierdza zasadność i celowość składanego wniosku. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację na 1 miliard 190 milionów 360 tysięcy złotych. Dotacje dostały m.in. takie miejscowości jak Nysa, Otmuchów, Ostrów Wielkopolski. Tym samym argumenty Roberta Kai o braku celowości składania wniosku nie mają uzasadnienia w zupełności. Myślę, że informacje, które posiadał pan burmistrz, zdecydowanie tutaj predysponowały do startowania, jeżeli chodzi o ten wniosek. Według mnie chęć zdobycia dotacji była jak najbardziej słuszna i celowa. Burmistrz podjął próbę realizacji obiektu, który byłby naszą wizytówką na długie lata. Powtarzam, na długie lata. Myślę, że należy mierzyć wysoko i nie należy krytykować za takie myślenie burmistrza Okrasy. Burmistrz wraz z pracownikami urzędu wykonali ogrom pracy, za co bardzo dziękuję. No jak jest po prostu fatum. Fatum jest tutaj w naszej gminie, że ta inwestycja nie jest realizowana przez pana burmistrza. Byłem ostatnio bardzo zdziwiony, jak wysłuchałem audycji radiowej, w której pan burmistrz użalał się na wszystkich polityków, ministrów. Zabrakło tylko, że to jest wina radnych, że ta hala nie jest realizowana. Ale dla mnie nie jest to żadne wytłumaczenie, że to zadanie nie jest realizowane w naszej gminie. Jest to wstyd, bo w okolicy, jak państwo wiedzą z doniesień w internecie, realizowane są różne zadania, budowane są sale gimnastyczne, bo nam wcale tam ta hala sportowa nie jest potrzebna, tylko sala gimnastyczna. Tak, rada niejednokrotnie na tej sali powtarzała, apelowała do pana burmistrza. Jak się okazuje, to zadanie nie będzie już realizowane w tej kadencji, bo nawet wypadło tutaj z informacji między sesjami i tak samo jak państwo zauważyliście, wypadło z budżetu gminy Wieluń w proponowanych poprawkach, w zmianach do budżetu. Co do sali przy szkole podstawowej nr 5. Ja proszę państwa się cały czas zastanawiam, bo my tu mówimy, że nie będziemy budowali i tak dalej. Ale przecież ja mogę państwu pokazać zdjęcia tablicy informacyjnej dotyczącej budowy hali przy szkole podstawowej nr 5. Druga tablica, takie żółte, które się wiesza na budynków, jest rozpoczęcie robót 22 luty 2021, zakończenie grudzień 2022. Może myśmy się powinni zapytać u kierownika budowy, tutaj na tej tablicy jest pan Zbigniew Matys. Może on coś wie, inspektor nadzoru pan Piotr Parkitny. Może oni wiedzą, to może tylko my nie wiemy. Ja państwu za chwilę pokażę. To są po prostu tablice, które były zdjęciami przysłano, które były przy szkole podstawowej nr 5 wisiały na ogrodzeniu. Więc skoro zaczęliśmy budowę, to może my jako radni powinniśmy pójść sprawdzić, dlaczego nie kontynuujemy, a nie to, że nie budujemy. Muszą się państwo zastanowić, którą to idzie stronę. Chciałbym nadmienić, że my już takie jedno dofinansowanie mamy. Tu dopiero jest słowa do radnego Walczyboka. I ono było już dosyć dawno, chyba od 20 roku, jeśli mi się pamięć nie myli. I ono sukcesywnie procentowo ono się zmniejszało, jego wartość, bo przy wartości 15 milionów to mieliśmy dofinansowanie w wysokości 20%, gdzie gmina mogła tylko dołożyć 12 i my mielibyśmy halę wybudowaną. Ten wniosek, który był składany ostatni, nasz wkład finansowy to jest 22 miliony. Łącznie razem z tym, ze zmianą projektu pierwszego i drugiego,
to przy kwocie 22 milionów i tak byśmy z kasy miejskiej mniej wydali, bo to jest 19 przy dofinansowaniu 3 miliony, a tak straciliśmy to dofinansowanie, bo już nie wierzę, że to finansowanie będzie utrzymane w takiej wysokości, jakie jest. Inwestycja nie jest realizowana i ona nie zostanie zrealizowana, ale też jestem bardzo ciekawy, jak większość mieszkańców, ale w sposób szczególny środowisko szkolne, co dalej z halą przy szkole podstawowej numer 5, bo winnych można szukać wszędzie na zewnątrz, ale u siebie na swoim podwórku jakoś pan burmistrz tych winnych nie potrafi znaleźć. Ja tutaj do wystąpienia, to co czytał kolega Paweł, ja do pana Pawła nie mam żadnych uwag, bardzo lubię kolegę radnego. Po prostu to jest takie przemyślenia, które zostawił na piśmie pan burmistrz i poprosił pana Pawła, żeby odczytał. Ja dlatego dzisiaj miałem nie zabierać na temat tego wniosku, który nie został, nie uzyskał pozytywnego, bo dla mnie bycie na liście rezerwowym to tak jakby już pieniążków byśmy nie dostali, bo to jest 8 miejsce. Miałem w ogóle nie wypowiadać się, bo nie ma pana burmistrza, ale skoro zostałem wywołany do tablicy, to jeszcze tak państwu krótko podsumuję to, co pan burmistrz też również błędnie panu Pawłowi napisał. Buduje się taki obiekt na miarę pomnika, jak sobie tutaj pan Okrasa wymyślił, wtedy, kiedy na przykład mamy zespół plus ligowy od paru lat w Wieluniu i trzeba poprawić infrastrukturę sportową, żeby spełniać wymogi Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wtedy się takiego kolosa buduje za prawie 45-44 miliony. Ale na dzień dzisiejszy my to robimy odwrotnie, bo próbujemy przygotować taką bazę, która w zasadzie nie jest nam potrzebna, bo nie mamy zespołów plus lizy od paru lat. Przykład jest chociażby tutaj Rakowa Częstochowa, którego wniosek w tym rozdaniu Ministerstwa Sportu przeszedł pozytywnie, ponieważ Raków Częstochowa jest mistrzem Polski i działacze tego klubu starali się o to, aby z tego programu, z którego my nie otrzymaliśmy pieniędzy, dostać około 40 milionów na rozbudowę trybun, żeby zespół Rakowa nie grał w Sosnowcu, a grał u siebie. I to jest logiczne. To, co tutaj pan Paweł przeczytał w imieniu pana burmistrza, troszkę się mija z prawdą, bo jak państwo pamiętacie, w sierpniu tutaj z kolegą radnym Psują pytaliśmy pana burmistrza o plan B, no bo składamy wniosek o tak duże zadanie na 44 miliony, nasz wniosek opiewał na 22 miliony dofinansowania i pytaliśmy, co będzie w przypadku, kiedy nie uda się pozyskać pieniędzy. Pan burmistrz mówił wtedy, że mamy się nie martwić. A my na żadnym etapie przez 5 lat panu burmistrzowi nie przeszkadzaliśmy w pomysłach budowy tego obiektu przy szkole podstawowej numer 5. Ponieważ na sesji nie było burmistrza Okrasy, w sprawie hali przy szkole podstawowej numer 5 wypowiedział się tylko naczelnik Preś i to w sumie dość oszczędnie. Pytanie dotyczące hali i dalszych kroków. Odpowiem ogólnie. Nie ma w tej chwili pana burmistrza, więc to, co udało się ustalić, czyli pan burmistrz bierze pod uwagę, że tak powiem, zmniejszenie ciężaru finansowego i zakresu, że tak powiem, i formy tej hali i również w związku z tym, że przez okres, w którym był oceniany ten duży wniosek i zakładaliśmy, czy pan burmistrz zakładał pozyskanie tego dofinansowania, nie były też podejmowane żadne kroki z umową na te 3 miliony złotych. Myślę, że w tym momencie też ten temat stanie się aktywny i prawdopodobnie będziemy wnosić o zmiany w tej umowie. Pytanie radnego, tak jak powiedziałem, tego tematu w większym zakresie nie jestem w stanie rozwinąć. Myślę, że na kolejnej sesji, podczas gdy będzie obecny pan burmistrz, można ten temat omówić szerzej. Więcej o tej sprawie u nas w obszernej relacji z sesji Rady Miejskiej.